przecież odejmą, no bo się należy. No i za moment dźwucha będzie dziada. No ja już nawet awansowałam, wiesz, na konsiliere, no przecież bez Elionej, znając rali, no to raczej nie zrobi. No i tu warto może nią pokierować, no przecież jest kasa, no. No i tak to jest. No. No i tak, no więc zanim sobie, wiesz, poszłam ci ja na ten oddział ginekologiczny, więc nic zasady, że najpierw interes, a później przyjemności. Więc porozmawiałam z tą panią dyrektor od spraw lecznictwa, się upewniłam, czy jest oddział pediatryczny, powiedziała, że tak, i wtedy będzie można odjuka na badanie pulsu rozwój, jak raczej daleczek przyjechać, no to chyba, no to chyba raczej nie dają, no. No. I tego, ten cud grochów, no od 10, no bo się facet przeprowadzał, zakończał etap, więc powiedział, że wiesz, no, no wiadomo, musi Robertki wziąć od swojej ex i zacząć nowe życie. No więc wiesz, miał być inaczej, jest inaczej, no ale no ważne, żeby się działo. I jeszcze ten od tej szkoły tańca, pamiętaj, on mówił, że poszedł z tym. No więc, no coś się będzie działo. No a panienkę... Nie, no teraz, no to przecież obłęd, ja to, nie, to jest dom wariatów, ja na razie leżę, bo no bo wiesz, tym brzuchem to cholera wie, poza tym powiedziała mi ta, nie, no to jest w ogóle komedia. No tak, no tak. Jak się będę dobrze czuła, bo na razie mnie ten brzuch boli. No pieszo pójdą, no dosłownie rowerami. No. No. No tak, no. A ja jutro, jak się będę, wiesz, czuła dobrze, bo mi powiedziała ta, żebym poleżała i mówi, że jakbym miała na przykład duży kwot, no to dzwoni na pogotowie i wtedy, wiesz, z automatu idę szybko, a wtedy to mi muszą, ale wiesz, osobiście to wolałabym, wiesz, nie przerabiasz powtórki z rozrywki, więc grzecznie leżę póki co. A jutro, jak będę na tak zwanym kochodzie, to idę do Biblioteki Narodowej na cały dzień, bo wiadomo, że wiesz, przez most Łazienkowski kursuje, przez Aleję Niepodległości, tam a je też. Ci nie ma co uczyć, bo to nie ma sensu. Ale ja wiem, bo ja byłam na Wileńskiej, to ja wiem, tramwaje jeżdżą w Niepodległości, no spokojnie. No. Ja nie, no czy most jest zamknięty, no człowieku, no mi jest złudzę. No. No więc słuchaj, w łazienkach to w ogóle, słuchaj, to jest współczesne niewolnictwo, ponieważ na umowę zlecenie, oni mam tak mało kasy, że tylko stosują outsourcing, więc to jest 12 godzin na dobę, dosłownie, tu gdzieś wcześniej sprzątanie obiektu, więc w ogóle coś takiego nie wchodzi w rachubę. Więc słuchaj, wzięłam ją do muzeum, za ile? Za 12 godzin, 12 zł na godzinę, ale przy jej kondycji, tak, wiesz, no, tam miesiąc podobno ludzie wytrzymują i dają nogę, więc to jest nierealne. No. No tak. No tak, więc to niewykonalne. No, no to lepsze za 9 niż wiesz. Zatem zadzwoń do niej, bo one mają dużo kłopotów, bo za 2 miesiące nie mają kasy na czynsz. Wiesz. No. 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 No ten, no. Ale wiesz, nie taka, że wiesz, ja jakbym na przodku, no bo przecież do tego trzeba mieć siłę. Wiesz, no. Nie, ale nie na 12 godzin, słuchaj. Gdzie zapierdalasz połowę i sprzątasz, a później szczerzyć ząbki do cudzysłów zachodu, no. Bo trzeba mieć siłę woli, no. No kto to wytrzyma? No ale wiesz, nie każdy może, więc słuchaj, ja poszłam z nią do tego, do Muzeum Narodowego w ramach ładowania akumulatorów
rozmawiamy wracać do czasów dziecięcych. Rozmawiałam z... Mogę jeszcze jeden cytat? Proszę bardzo. Odbiorca to niezależny, żywy człowiek wyposażony we własną i, oby to było regułą, nieujarzmioną szablonem i stereotypem wyobraźni. A ja, jako twórca, w uruchomieniu żywej twórczej wyobraźni widzę ważną rolę sztuki. Wyobraźnia jest potrzebna każdemu człowiekowi i wszędzie, w każdej dziedzinie ludzkiego działania, ale nigdzie tak, jak w sztuce, wyobraźnia ma szansę wyzwolić się w sposób czysty i nieskrępowany. I w tym chyba między innymi realizuje się postulat wolności jednostki ludzkiej, będącej podmiotem czystej wyobraźni. No, przekładając to na mniej uczony, czy mniej skomplikowany język. Rzeczywiście Stanisław Fiałkowski uważa, że obraz, rozumienie obrazu dopełnia się w odbiorze. Że on tylko jakby poddaje jakiś impuls, a reszta to jest sprawa odbioru i to jest niebywale ważne. Że malowanie to jest proces, który się nie kończy na tym chwili, kiedy wyschnie fabra, dopiero podczas odbioru on się realizuje. Czyli mamy komplet. Artystę, odbiorcę, nawiasem mówiąc, sięgnęliśmy po twórczość Stanisława Fiałkowskiego po wizycie w berlińskiej galerii Izabeli Czarnowskiej. Tam teraz trwa jeszcze wystawa jego prac. Wystawa, która cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera dobre recenzje. Ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że Fiałkowski właściwie nie był znany poza Polską. W Polsce należy do kanonu sztuki. Wszyscy się cieszymy z tego, że mamy tak wybitnego artystę, malarza. A poza Polską właściwie nazwisko to nic nikomu nie mówi. I ten wyłom w tej niewiedzy zrobiła Izabela Czarnowska, która odważyła się zrobić bardzo poważną wystawę. Ona nie jest duża w sensie liczby obiektów, ale niebywale wysmakowana. I to, że Fiałkowskiego nazwiska się już zaczynają uczyć krytycy, przynajmniej europejscy, ale nie tylko, bo rozmawiałam na ten temat też z kuratorami z Nowego Jorku. To może spowoduje, że kolejny polski artysta wyląduje w tej aksjologii sztuki europejskiej na właściwym miejscu. I tej nadziei będziemy się trzymać, a my usłyszymy się z Państwem za tydzień po 14.40 w krótkim, intensywnym programie o sztuce. Dziękujemy za dzisiaj. Anda Rosenberg i Anna Wacławik-Orpi. Anby Materia. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Wiemy, że Polska gra całkiem dobrze. Jeżeli zagramy nasz futbol, to jestem przekonany, że możemy wygrać. Musimy być jednak ostrożni. Oni mają silnych, ofensywnych zawodników. Nie mam na myśli tylko Roberta Lewandowskiego. Wiemy, z kim gramy i nie ma sensu, że to jest bardzo trudne spotkanie. Myślę, że to pokazali w pierwszym meczu, że ta konsekwencja, jakość gry jest na bardzo wysokim poziomie. My też wiemy, jakie mamy swoje atuty, mamy swój plan. My robimy wszystko, aby kibice byli zadowoleni po tym spotkaniu i miejmy nadzieję, że napiszemy się w historię. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Zapraszam na degustację kawy. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9 na program EKG. Zaprasza Maciej Głogowski. Reklama. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta.
Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty. Już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Po raz pierwszy gra Lego z polskim dubbingiem. Zagraj w Lego Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Najnowszą grę wideo. Tylko w sieci Biedronka od 7 lipca. Dostępna edycja specjalna na PC-ty PS3 i Xbox 360. Zmieni figurkę Lego Myśliwiec X-Wing. Nieprzyjemne odczucia kojarzone z wątrobą często związane są z układem żółciowym, na który oprócz wątroby składa się woreczek żółciowy. Suplement diety Altra zawiera aż 7 składników, w tym chlorellę, która wspiera pracę zarówno wątroby, jak i woreczka żółciowego. Altra, apteka za mniej niż 9 zł. Szanowny Arturze, w końcu to oficjalny serwis kibica. A w nim wielo sztuki do wspólnego kibicowania, na przykład kabanosy partyczaki za nie więcej niż 5 zł za 2 sztuki. Żabka, mały, wielki sklep. Sezon na ukąszenie komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum Spreochronne. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpieczne wakacje PL. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. Bezpieczne wakacje PL. To mogą być wakacje twojego życia. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj suplement diety Labotec Tone. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękne skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Tone. Dostępny w aptekach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 7 lipca jest 15. Informacje Tok FM. Adam Ozga. Ustawa o Trybunale znów do Trybunału. PO złoży wniosek, gdy tylko podpisze ją prezydent. Wystawa Smoleńska na Stadionie Narodowym. Mamy prawo organizować tą wystawę tak, jak uważamy za słuszne. Dziękuję bardzo. I utrudnienia przed ruszającym jutro na stadionie szczytem NATO. Niezwłocznie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym PO zwrócił się do Trybunału o zbadanie, czy jest zgodna z ustawą zasadniczą. Borys Budka z Platformy tłumaczy, że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa prowadzi do paraliżu prac Trybunału, na co Stanisław Piotrowicz z PiS-u odpowiada. Stale tylko słyszę paraliż, a gdy pytam o mechanizm tego paraliżu, to nie słyszę. Za chwilę w Tok FM usłyszymy światopodgląd o mechanizmach przyjętej przez Sejm ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Agnieszce Wiktorowicz opowie reporterka Tok FM Karolina Lewska. Część ulic jest już zamknięta, na innych utrudnienia, na przystankach komunikacji coraz większy tłok. W Warszawie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego szczytu NATO przed Stadionem Narodowym, gdzie... Ja wiem, bo ty mówisz na przykład o tej Grecji, że... ...sojuszu jest reporter Tok FM Marek Kowalski. Próbuję, jak wygląda teraz sytuacja wokół stadionu. Przede wszystkim zamknięty dla wielu osób jest most Poniatowskiego i Aleja Zieleniecka. Komunikacja miejska jeszcze w tym rejonie kursuje, ale tylko do końca dnia. O 19 z kolei okolica zostanie zamknięta dla pieszych. I już teraz policjant wygradzają teren wokół stadionu. Z reguły tętniące życie rondo na Szumsonę jest opustoszałe. Stoją tu tylko radiowozy i kilkudziesięciu policjantów. Widać, że piesi już teraz wzięli pod uwagę apele i starają się omijać ten teren. Zamykanie innych ulic rozpocznie się dzisiaj w nocy. A ja tylko przypomnę, że wszystkie utrudnienia można na bieżąco śledzić na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Reporter Tok FM Rok Kowalski o tym, co wokół
stadionu, a teraz we Wrzeniach zawsze wszystko o tym, co w środku, a tam Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało dla delegatów na szczyt NATO wystawę poświęconą katastrofie smoleńskiej. Decyzji tej broni wiceszef resortu Bartosz Kownacki wątpliwości. I to spore. Ma za to były minister obrony Tomasz Szymoniak z Platformy. Wiceminister Kownacki wyjaśnił, że ofiary katastrofy smoleńskiej zasługują na to, żeby oddać im hołd na arenie międzynarodowej. A na pytanie, czy ustawa była o odpowiedzi w tym organizować tą wystawę tak, jak uważamy za słuszne. Dziękuję bardzo. Tomasz Szymoniak postawą obecnego kierownictwa MON-u jest delikatnie mówiąc zaskoczony. Szczyt NATO jest przedsięwzięciem sojuszu organizowanym przez kwaterę główną NATO. To nie jest tylko i wyłącznie polskie przedsięwzięcie. Można wystawę zorganizować w Ministerstwie Obrony i tam kogoś zapraszać. Natomiast ta przestrzeń jest oddana na rzecz szczytu NATO. Poza tym, jak mówi były minister obrony, sprawa wystawy potwierdza słuszność odrzuconego już przez Sejm wniosku o odwołanie Antoniego Macierewicza ze stanowiska. Sejm Wawrzyniec Okrzycki to dookoła, proszę ciebie, biskupi kościoła grecko-katolickiego apelują o przebaczenie modlitwy za ofiary konfliktu polsko-ukraińskiego. Proszą też, by 10 lipca podczas upamiętnienia ofiar tragedii wołyńskiej odprawiane były nabożeństwa żałoby. Dla polskich historyków Rzeź Wołyńska w latach 1943-44 była ludobójczą czystką etniczną, w której zginęło ponad 100 tysięcy osób. Dla badaczy z Ukrainy zbrodnie były konsekwencją wojny Armii Krajowej z Rzecha, w której działa użytkowność cywilna. Strona ukraińska ocenia swoje straty na 10, 12, a nawet 20 tysięcy ofiar. Słuchasz informacji TOK FM. Do poznańskiego ZOO trafiły zwierzęta odebrane przez kombeckie gminy jednemu z cyrków na Dolnym Śląsku. Wśród nich jest okaleczony niedźwiedź, luna pazurów i kilku zębów. Czteroletni impala trafił do poznańskiego azylu. Powiatowy lekarz weterynarii i zoolodzy uznali, że drapieżnik jest w złym stanie i potrzebuje fachowej pomocy, mówi Anna Plaszczyk z fundacji impala. Można śmiało powiedzieć, że osoba antologiczna może jako pomoc się wspinać na niedźwiedź, podobnie jak pozostałe zwierzęta, zostanie dokładnie przebadany i poddany rehabilitacji, mówi Małgorzata Chodyła. Nie ma tutaj świadków Jehowy, żeby tak jak tutaj nasi dyrygenci z Teatru Wielkiego byli kilka razy na tym razie świadków Jehowy i mówią tak, dobrze, cała organizacja, u nas nigdy takiej organizacji. Rzecznik poznańskiego ZOO dodaje, że żółwie są w tak fatalnym stanie, że nie wiadomo, czy uda się je uratować. Wszystkie odebrane zwierzęta są dowodami w sprawie prowadzonej przeciwko właścicielowi cyrku i dobrze. Teraz to wszystko. Kolejne informacje o 15.20. Pogoda. Jutro najładniej na Podkarpaciu i w centrum, za to na północy i zachodzie możliwe przelotne deszczu. Na termometrach około do 18 stopni na Suwalszczyźnie przez 20 i się teraz na szali miesza. Raz wygrywa PO, raz przegrywa. Potem mycia linia i będzie na barokko. Ale i to nie wierzy w Boga, i to nie wierzy. Chociaż krzyże nosi, o masz, o Zelewski też. Ja mówię Zelewski, bo Zelewski pisze na YouTube. Elka Twierdzielka, Elka Twierdzielka, czy wierzysz Matkę Boską? No to co ja mam tam odpisać? Podgląd zaczynamy od połączenia z Sejmem. No zignorować, ale on ani sam tego poważnie nie pisze, ani co. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry, Agnieszko, dzień dobry Państwu. Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę oczywiście autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, więc na początek chciałam się zapytać, czy myślisz, że zdążą z całą procedurą, czyli również z podpisem prezydenta Dudy przed Obamą, bo jak rozumiem, tak się uważa, że taki jest plan. Nie wiem, jak się do tego odniesiesz. O 14.45 ponowne prace miał rozpocząć Senat i całkiem prawdopodobne, że rozpoczął je właśnie od ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest prawdopodobne, że jeszcze dziś te prace Senat zakończy, a jutro z samego rana na przykład prezydent przejdzie do podpisu złoży. No to wiele czasu nie potrzeba. Że tak jak Kuba, trzeci kraj trzeciego świata. O tym, że plan jest taki, żeby na spotkaniu prezydent Duda mógł powiedzieć prezydentowi Obamie, że konflikt został rozwiązany. Czy potrafisz jakoś się... Jest coś na rzeczy, ponieważ Witold Waszczykowski, szef polskiej dyplomacji, który dzisiaj przybył do Sejmu na głosowanie, przez chwilę rozmawiał z dziennikarzami, także był o ten wątek pytany i kiedy padło pytanie, co
odpowie Andrzej Duda prezydentowi Barackowi Obamie, który będzie pytał o kwestie praworządności w Polsce i o kryzys konstytucyjny, bo to już zapowiedział do kilka tygodni temu zapowiedział także zastępca rzecznika Departamentu Stanu. Matka jest krzykliwa, matka jest chłodliwa. Na niego krzykniesz, to w niego myśliwi w inną stronę idą. A nic nie może, matka nie robiła pewne błędy, wiesz. Tę ustawę mamy już na stole. Absolutnie nie. Jeszcze by tylko prawdę poznał, dla niego poznać prawdę, to byłoby najlepsze wyjście na zagrożenie. Mamy nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Tylko chciałoby się powiedzieć za Janem Husem o święta naiwności, bo nie po to Amerykanie mają swoją ambasadę w Warszawie, by nie wiedzieć, co się w polskim Sejmie dzieje i co się w polskim Sejmie uchwala. Więc taka nadzieja, że Barack Obama nie będzie miał zielonego pojęcia, na czym zasadza się ta nowa ustawa kompromisowa, że Barack Obama nie będzie miał zielonego pojęcia. Jest myśleniem z kategorii kompletnie nie polityki zagranicznej, nie dyplomatycznej. To wskazuje na kompletną nieznajomość. A przecież mają ambasadę amerykańską w Polsce i tak samo jak analitycznym komunikacyjnym, bo tam ci mają podwójne dożywocie. Ten 400 lat daje więzienia. No to nie chcemy zamienić na 400 lat, jak bardzo chce Polska. No myślę, że gdyby człowiek miał żyć 400 lat, to pewnie by i do więzienia w 2016 także poinformować Baracka Obamy, jak ta ustawa się miewa w polskim parlamencie i jakie są jej założenia i treść. Wczoraj, dzisiaj w zasadzie prace trwały do 3 nad ranem. Nie wiem, jak rozumiem, że dalsze prace już za dnia te dzisiejsze wyglądały mniej więcej tak samo jak wcześniej, czyli wszystkie wnioski, poprawki składane przez opozycję szybciutko były odrzucane i tak... No tak szybciutko to nie, bo rzeczywiście to kilka godzin trwało i posłowie opozycji zadawali pytania, ale faktycznie 44 poprawki zostały wrzucone do kosza. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło projekt Prawa i Sprawiedliwości. Roma Locuta, causa finita. Ja mogę tylko zacytować na początek opinię Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który tutaj w Radiu Tok FM mówił o tym, że w tym projekcie Prawo i Sprawiedliwość robi z Trybunału instytucję, organ fasadowy i opisuje te różne mechanizmy, które no, jakby są tam wmontowane, które pozwolą, gdy będzie taka potrzeba, zamrozić pracę nad... Znaczy, pracy Trybunału nad jakimś tam projektem, a nawet jak trzeba, to w zasadzie jakbyś ty to podsumowała. Adam Bodnar skierował także list do marszałka Marka Kuchcińskiego, w którym pisze to, o czym ty przed chwilką powiedziałeś. Dodaje także, że projekt, bo wtedy jeszcze to był projekt, kiedy ten list rzecznik kierował, budzi poważne zastrzeżenia konstytucyjne. Przyjechała Mercedesem jakaś kobieta. No to po kolei. I poprosiła tam, ten gruby Marcin wyskoczył. Jest, i po prostu kluczowa, i ogromny worek, wziął coś jeszcze. Drugi worek, drugą rękę na plecy, jakieś bułki, jakieś chleby i taki uśmiechnięty z tym worem zasuwa do tej stołówki. A jutro będzie chleb wydawany. Czyli Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński. Ja nie wiem, czy on przyniósł, musiałaś być go poprosić. Dobrze, może też przyniósł, ale tak. Ta nie poszła, ta nie przyniosła, nic nie tego. To ja nie mam pojęcia. Że Fiński nie dopuszcza ich do orzekania. Według tej ustawy mają zostać dopuszczeni. Kompletnie ta ustawa nie zajmuje się tymi sędziami, którzy zostali wybrani w październiku 2015 roku. Ona powinna po prostu wiedzieć, czyli Romanem Handlerem, Andrzejem Jastrzębskim, Krzysztofem. Nie ma wszędzie tak, żeby się ludzie uśmiechali. To są dziady katolickie, one zgrzytają na siebie zębami. Czy to stołówka, czy to lubelska. Jeden taki. Nie ma wyboru u czarnej moherowej strachy. Wyroki Trybunału po 10 marca zostaną opublikowane. No naprawdę łaska Państwa, tak naprawdę chodzi o wyrok, który zapadł 9 marca, czyli ten, który zakwestionował poprzednią ustawę o Ustawie Sprawiedliwości. To ustawa na prawdę. To chyba nie padało. Tak powtarza jakieś słowa, coś po kim. Jest to rozwiązanie, które sprawia, że w przyszłości PiS-owi będzie Trybunałem Konstytucyjnym łatwiej stanowić. Mianowicie 19 grudnia upływa kadencja prezesa Andrzeja Rzepińskiego i trzeba będzie wybrać jego następcę. I zgodnie z tym projektem prezesa Trybunału, już ustawą, przepraszam bardzo, zgodnie z tą ustawą nowego prezesa Trybunału wybierze prezydent, oczywista rzecz, spośród 3, a nie jak do tej pory 2 kandydatów. I sposób wskazywania tych kandydatów umożliwi PiS-owi w tej trójce, która zostanie zgłoszona do Andrzeja Dudy, mieć jednego
z tych sędziów, którzy przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego byli rekomendowani. Więc jeżeli pan prezydent będzie miał dwóch nierekomendowanych przez PiS, jednego rekomendowanego przez PiS, no to chyba państwo wiedzą, którego kandydata wskaże na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A ponieważ to prezes ma władzę nad Trybunałem Konstytucyjnym, no to rzecz oczywista, że od grudnia Trybunał Konstytucyjny będzie pracował tak, jak Prawo i Sprawiedliwość sobie tylko życzy. Bardzo ci dziękuję. Karolina Lewicka z sejmowego studia Radia Wika. Pan opowiadała, relacjonowała państwu pracę nad ustawą o Trybunale. Światopodgląd. A teraz połączyliśmy się już z Tomaszem Bieleckim, korespondentem Gazety Wyborczej w Brukseli. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Chciałam, żeby podsumować cię, poprosić o podsumowanie wczorajszego głosowania czy prac Parlamentu Europejskiego nad Europejską Strażą Graniczną Przybrzeżną. Wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, że dużo mówiliśmy o tym, jak Unia szuka rozwiązań, żeby zmierzyć się. Pytanie do ciebie będzie, czy pytanie, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna są elementem tego rozwiązania i dobrym. Narzekali, że wodnista, że bardzo dobry. Tak, stworzenie tej straży, która gotowa do działania już jesienią, to ten element planów wymierzonych w kryzysy migracyjne. Jeden z nielicznych, który nie wywołuje wielkich sporów między krajami Unii, jest akceptowany przez Unii Europejskiej, przez Polskę i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Mój dość zgodnej opinii bardzo wielu ekspertów, no to element, który będzie bardzo przydatny i będzie pomagać, no zwłaszcza w Obama tu się chyba nie będzie przyglądał temu. W jakichś kryzysowych sytuacjach, zwiększając jakąś wiarygodność strefy Schengen. To jest dobra wiadomość, chociaż jedna. Tak, w końcu. Dobra wiadomość i w środku paradoksalnie, pomimo całej fali dyskusji związanych między innymi z brytyjskim referendum o wielkiej niechęci do więcej Europy, to tak naprawdę stworzenie tej straży granicznej, przybrzeżnej, która się ma uzupełniać siły pograniczników w krajach UE, to jest realizacja tego hasła jednak więcej Europy, to dodatkowo dziedzinie, która przez lata wywoływała wielkie kontrowersje. I w Polsce, gdzie jakąś dekadę temu straszono, że będzie Händehoch na Bugu, czyli że to niemieccy pogranicznicy pod unijnymi flagami będą pilnować polskiej granicy z Ukrainą, bo to, jak pamiętam, wielkie spory. Teraz tak naprawdę taka ewentualność w tych przepisach przyjętych wczoraj przez Parlament Europejski, które zostaną ostatecznie i na pewno zatwierdzone przez Radę UE wkrótce, ale ta możliwość jest to wpisana. Jeśli Polska będzie miała problemy z zorganizowaną przestępczością, czy nie daj Boże falą migracyjną z Ukrainy, ta unijna agenda będzie mogła posłać do pomocy pograniczników unijnych, w tym w sporej części z Niemiec. To jak rozumiem, ma być 1500 funkcjonariuszy, w tym około 100 Polaków, czytam w twojej relacji dziś w Gazecie Wyborczej. Rozumiem, że na dziś to jest kwestia Grecji, tak? Czyli ten problem, że Grecy nie radzili sobie, bo nie chcieli, bo nie umieli, bo nie mieli możliwości w chronieniu swojej granicy i właśnie przez między innymi ich granicę taką dziurawą, no przechodziły setki, tysiące ludzi, którzy szukali tu schronienia albo lepszego życia. No i pytanie, czy to coś zmienia w kwestii dziś Grecji? Czy to wzmacnia te granice i zamyka ją rzeczywiście? Tak. Tylko jeszcze do boli uzupełnienia, Grecy nie dość, że sobie nie radzili z różnych powodów, również takich, że cięcia budżetowe osłabiły ich bardzo i administracji, to przez wiele miesięcy opierali się nawet znacznie słabszej, mniej powiedzmy tej inwazyjnej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Komisja Europejska próbowała długo wysyłać jakichś swoich doradców Greków, to jest to suwerennościowych względów tego nie chcieli, zgodzili się dopiero na początku tego roku. Tam być może już w lutym pod groźbą, że zostaną odcięcia w strefie Schengen. Rzeczywiście w tak ogromnej fali, jaką mieliśmy w Grecji, uchodźczej, no sama straż nie pomoże, ale jako jeden z elementów odpowiedzi unijnej na taki kryzys na pewno byłaby bardzo przydatna
gdyby istniała od początku. Po pierwsze, pomogłaby kontrolować napływ migrantów, w tym pomagać w ich no, dzieleniu na ludzi z szansami na azyl i tych, którzy no, muszą się przygotować na powrót. Po drugie, mogłaby pomagać w tych deportacjach migrantów nie syryjskich, ale z innych krajów, którzy nie mieliby szans na azyl. I po trzecie, co jest szalenie ważne, no, uniemożliwiłaby wzajemne obwinianie się w Unii o sabotowanie wspólnych działań. Znaczy bardzo dużo krwi tak naprawdę w tym kryzysie uchodźczym napsuło również to, że Niemcy, Francuzi, Polacy z wielką chęcią wskazywali jako na jeden z głównych powodów całego kryzysu na Greków, którzy nie potrafią chronić swoich granic. To nie była prawda. Główny problem to był ogrom tej fali. Już niestety musimy kończyć, proszę. Jeżeli możemy poszukać tam swoich pograniczników, no ta wiarygodność rośnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Gazety Wyborczej. Był Państwa moim gościem informacji. Reklama. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Jak fajnie, że już lato. Jakieś plany na wakacje? Moja córeczka marzy o scouting, więc jedziemy do hotelu spa dr Irena Eris. Wzgórza Dylewskie. Wiecie, że ja też do spa? Do Krynicy Zdrój. Ale sama. Masaże, zabiegi, fitness z przystojnym instruktorem. A my z mężem do Polanicy Zdrój też do hotelu spa. Odkrywać Sudety. No za wszystkie jedziemy do hoteli spa dr Irena Eris. W hotelach spa dr Irena Eris każdy znajdzie coś dla siebie. Im dłuższy pobyt, tym niższa cena. Luksus blisko natury. W sierpniowym miesięczniku dziecko. Jak zaplanować wakacyjny lot z niemowlakiem? Urlop? Dobry czas na zmiany. A także rady na wyjazd z alergikiem. Ten numer kupisz także z masełkiem do paznokci. Magazyn Dziecko. Już w kioskach. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. 17 projekcji, wśród nich Med kontra Bolshoi. 6 koncertów, Orchestra of the Americas, Zubel, Duchnowski, Sinfonia Viva. 16 festiwal Ogrody Muzyczne. 15 lipca, 9 sierpnia. Dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. www.ogrodymuzyczne.pl. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Nowy, ładny dom już w sprzedaży. A w nim raport o inteligentnym i bezpiecznym domu przez cały rok. Ściany, które nie marzną. Ograniczamy mostki termiczne. Klimatyzacja, czyli sposób na upalne dni. Z wydaniem prezent. Niezbędnik ogrodnika lub magazyn 4 kąty. Nie przegap. Ładny dom. Tylko 9,99. Szukałam sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Według badania TNS 9 na 10 użytkowniczek potwierdza, że Diohespan Max to według nich skuteczny lek na ból nóg i żylak. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 15.20, Adam Ozga, zapraszam. Już po rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, lada moment obaj politycy mają spotkać się z dziennikarzami. O rozpoczynającym się jutro szczycie NATO na Stadionie Narodowym również za chwilę w TOK FM mówić będzie Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej. Pełnomocnik rządu do spraw reformy mediów Krzysztof Czabański liczy na to, że Rada Mediów Narodowych zacznie działać jeszcze w tym miesiącu. Według niego sejmowa część rady, czyli 3 z 5 osób, powinna być wybrana na następnym posiedzeniu Sejmu.
Sejmu. Pozostałe dwa miejsca ma obsadzić prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez opozycję. Rada Mediów Narodowych ma powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Dwa lata po rozpoczęciu izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy wciąż nie pociągnięto do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych, które najpewniej zostały wówczas popełnione, alarmuje organizacja broniąca praw człowieka Amnesty International. W ciągu ataków, które trwały 50 dni, izraelskie siły siały spustoszenie w Strefie Gazy, zabijając 1500 cywilów, w tym ponad 500 dzieci, oznajmił szef Amnesty na Bliski Wschód i Afrykę Północną Philip Luter. Z kolei, jak czytamy w komunikacie palestyńskiej, grupy zbrojne wystrzeliły tysiące pocisków wymierzonych w terytorium Izraela i zabiły 6 cywilów, a siły radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas pozbawiły życia i atakowały Palestyńczyków, których uważały za wrogów. Europarlament zawetował przygotowane przez Komisję Europejską przepisy legalizujące napoje energetyczne jako wzmacniające uwagę i poprawiające koncentrację. Europosłowie uznali, że takie hasła mogą promować wśród młodych spożycie cukru. Parlament wezwał też państwa Unii, aby rozważyły wprowadzenie przepisów ograniczających sprzedaż napojów lub żywności z dodatkiem kofeiny dla dzieci i młodzieży. Teraz to wszystko. Kolejne informacje o 15.40. Pogoda. Nocą na północy miejscami przelotny deszcz, na termometrach od 7 stopni w górach do 15 nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Często krzyczycie w kierunku Platformy Obywatelskiej 8 lat. Otóż mieliście 8 lat na przygotowanie się do władzy. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej prawdy nie zakrzyczycie. Polska jest suwerennym państwem. To, co tutaj się dzieje, to na koncertach hip-hopowych jest trudno, proszę państwa, taką atmosferę złapać, jaką mamy do czynienia tutaj. To jest kpina z parlamentu. Nie jesteście jedynymi patriotami w Polsce i nie macie prawa zawłaszczać patriotyzm. Patriotyzm jest naszym obowiązkiem i naszą chlubą, naszą dumą. Ja prosiłem nawet Piotra, żeby nagrywał te okrzyki, bo może zrobimy z tego piosenkę. Z tych waszych konstytucji, z tych waszych 18, z tego wszystkiego. I słuchajcie, chcecie sobie pokrzyczeć, to my w okresie wakacyjnym zrobimy was, przygramy was z Piotkiem, przyjdziecie, potupiecie, pokrzyczycie. Patriotyzm jest w nas. Nie możecie mówić do Polaków dzisiaj, że jesteście jedyni sprawiedliwi. A zaraz będziemy mogli usłyszeć wystąpienia merytoryczne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Zrozumieć. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, państwa moim gościem jest Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Już powoli zaczyna się szczyt NATO w Warszawie. Oficjalnie jutro zostanie otwarty, ale już, że pan Warszawa się... Tak, i Warszawa zaczyna się korkować, chciałam powiedzieć. Więc tak w jednym zdaniu, gdybym mogła prosić pana o podsumowanie, bo już rzeczywiście jakby przygotowania do tego szczytu trwają na tyle długo, że wielokrotnie podkreślano, że jest ważne, że bardzo ważne, że jest w Warszawie. No i że będzie tym sukcesem jego to, że zostanie wzmocniona 4 batalionami wschodnia flanka NATO, w tym jeden batalion ma trafić do Polski. Więc jakby pan wskazał, co w niedzielę zostanie uznane za sukces, co zostanie ogłoszone? Znaczy, jeszcze może dodałbym, że my to nazywamy czymś więcej niż bataliony, bo to będą batalionowe grupy bojowe. One będą dowodzone z Polski. To też jest bardzo istotne w kontekście naszego statusu w ramach sojuszu. Co będzie uznane w niedzielę za taki przełomowy punkt? No bo pierwsze filozoficzne, można powiedzieć, zmiana w tym, jak podchodzimy do obrony wschodniej flanki. Do tej pory zakładano, że z tych czy innych względów, politycznych czy też z oceny operacyjnej, że ta obrona musi się opierać o ten paradygmat wzmocnienia, czyli że jeśli zaistnieje zagrożenie, to wtedy przychodzą posiłki ze strony sojuszu. W tym momencie, to znaczy konkretnie w lutym, ministrowie obrony państw NATO przyjęli taką zasadę, że ta obrona musi się opierać o równowagę pomiędzy wzmocnieniem a wysuniętą obecnością. I tym właśnie pierwszym krokiem, tym pierwszym materialnym wymiarem są te batalionowe grupy bojowe, elementy dowództwa, inne elementy, które będą również ustanawiane po szczycie w Warszawie. Więc to jest ta filozoficzna, fundamentalna zmiana. To ja
pozwolę sobie w takim razie już spojrzeć tak z pewną niecierpliwością w przyszłość, ale skoro pan mówi, że to jest jakby krok w stronę wzmocnienia wschodniej flanki. Powiedzmy, że to jest taki eufemizm, którego się używa, że to jest stała rotacyjna obecność. Że nieustannie jakiś żołnierz amerykański będzie, ale jednak nie będzie to baza jak w Niemczech Rammstein, tylko oni będą się wymieniać co ileś miesięcy, więc jaki będzie następny krok? Te następne kroki będą zależały od oceny otoczenia bezpieczeństwa. Od czasów walii ono dalej ewoluowało w niebezpiecznym kierunku, stąd również dalsze kroki sojuszu. A postulat polski jakoś będziemy formułować? Nie chcemy straszyć się dalej sojuszników naszymi postulatami, bo już i tak przyzwyczajono się do tego, że stawiamy wysokie żądania i osiągnęliśmy swoje cele w bardzo wysokim stopniu na ten szczyt. Więc nie chciałbym zdradzać strategii negocjacyjnej, ale na pewno będziemy dążyli do konsolidacji tych elementów obrony wschodniej flanki, które już się udaje osiągnąć. To też wiemy. I tego, żeby wschodnia flanka też była jakby systemowo wzmocniona, więc nie tylko elementy bojowe, ale elementy dowództwa, elementy rozpoznawcze, cała logistyka itd. itd. Ja pytam pana jako przedstawiciela Ministerstwa Obrony, ale zapytam trochę szerzej, bo jednak też to zagrożenie ze strony Rosji definiujemy od dawna znacznie szerzej, tak? Też jako wojnę pewną informacyjną, propagandową, zagrożenie militarne ewentualne. Które zagrożenia ze strony Rosji dla Polski wskazałby pan na dziś jako dla nas najbardziej niebezpieczne? Czy to jest całe kontinuum zagrożeń, bo jednego nie można tak naprawdę oderwać od drugiego. Jeśli mówimy o wojnie hybrydowej, gdzie nie można w sposób jednoznaczny wskazać sprawcy, ale tak naprawdę wiemy, o kim mówimy, to już sytuacja na Ukrainie pokazała, że też bilans sił konwencjonalnych ma duże znaczenie dla reakcji sojuszników, czy potencjalnych innych graczy międzynarodowych, czy też państwa, które jest obiektem takiej agresji, to po pierwsze. No właśnie, po drugie, ten wymiar konwencjonalny sam przez się, on odgrywa bardzo istotną rolę, a na końcu jest jeszcze wymiar nuklearny, o którym nie możemy zapominać, ponieważ Rosja cały czas sygnalizuje gotowość do użycia taktycznej broni nuklearnej. I czy to podtrzymuje pan tutaj swoją taką wczesną deklarację, ambicję polską do wzięcia udziału w... I ja nie powiedziałem nic takiego. Ja wówczas powiedziałem, że dałem się wpuścić w ten wątek rektorowi, który mnie gościł i przyznałem, że to są wątki, które należałoby analizować. Natomiast nie chciałbym tego ciągnąć, ponieważ szczyt NATO w Warszawie przyjmie w swoim komunikacie kilka ważnych zdań na temat wymiaru nuklearnego, ale to jest wszystko, o czym chciałbym mówić w tej kwestii. Szczyt NATO się adoptuje w różnych wymiarach, z względów oczywistych najmniej mówimy o tym wymiarze nuklearnym. Dobrze, no to jest rzeczywiście trudna kwestia, bo brzmi bardzo też... Mogę powiedzieć tylko, że zauważamy tą dysproporcję w potencjałach i doktrynach NATO i Rosji, ale to jest również zauważane w innych państwach sojuszniczych na szczęście. Ja tak jak myślę ja o wojnie hybrydowej, nie tylko ja, no to też siłą rzeczy zejdę teraz na wymiar polityczny, to znaczy siły sojuszy i zarzut, który stawia się obecnej władzy, wiele osób stawia, no to jest taki, że ze względu na działania wewnętrzne sprowadzają na siebie krytykę międzynarodową i też jakby obniżają zaufanie do państwa. Jest teraz tekst, między innymi edytorial redakcyjny w New York Timesie, który wzywa prezydenta Obamy, żeby jednak zwrócił uwagę, że sojusz północnoatlantycki to nie jest tylko sojusz militarny, ale również sojusz pewnych wartości. No i tutaj nie ma pan poczucia, że jednak ze względu na krytykę ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, po prostu pozycja Polski jest słabsza w tym sojuszu, a przez to nasze bezpieczeństwo. Pani rektor, mam to szczęście, że te sprawy nie są w moim portfolio. I myślę, że też nie chcę chcieliby usłyszeć o więcej na temat samego. A trawę będziesz jadł, a to wiesz. Podczas wielu rozmów, jakie odbyłem z przedstawicielami resortów obrony państw sojuszniczych, te sprawy, które pani poruszyła, nie stanęły ani razu. Co więcej, mogę pani powiedzieć, że decyzje szczytu czy okołoszczytowe będą istotnym
krokiem do zacieśnienia i rozwoju współpracowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Możesz Bielskiem się zacząć. No rzeczywiście może, nie wiem jak było podczas spotkania ministrów obrony narodowej, ale to, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wypowiadali się na przykład, zabierali głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, też jest fakt. Ja zajmuję się kontaktami z Pentagonem, więc mogę powiedzieć, że w rozmowach z Pentagonem ta sprawa nie stanęła ani razu. To zapytam w takim razie, jeżeli mogę, o wymiar południowy, szeroko rozumiany, czyli o nie tylko o kwestię migracji z Afryki Północnej. Dobrze, to co mnie najbardziej interesuje, to jest kwestia Iraku, dlatego że się angażujemy bardziej, tam ponad 200 w sumie żołnierzy trafi do Kuwejtu i do samego Iraku. Ci w Iraku to mają mieć misję szkoleniową. I dwa mam pytania. Wcześniej rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej mówił o tym, że polscy komandosi zajmą się szkoleniem. Czy mogą się zająć szkoleniem milicji chrześcijańskiej? To jest postanowione? Jak to znaczy, będziemy szkolić elementy armii irackiej, ale poszukujemy również możliwości tego, aby szkolić elementy tych milicji, czy też ugrupowań, które bronią tych mniejszości, które są szczególnie narażone na tą zbrodniczą działalność państwa islamskiego, w tym szczególnie tych mniejszości chrześcijańskich. Czyli rozważacie to cały czas? Jeszcze nie ma decyzji? Znaczy, poszukujemy takiej możliwości, bo uważamy to za nasz moralny obowiązek. Ja z kolei pytam z pewnym zaniepokojeniem, bo byłam kilka tygodni temu w Kurdystanie i rozmawiałam z arcybiskupem chaldejskim, a więc chrześcijańskim Irbilu, tak, który mówił o tym, że oni wzywają chrześcijan, żeby wstępowali do armii irackiej albo sił kurdyjskich, ponieważ tworzenie kolejnych religijnych bojówek tylko sytuację zaostrza i wprowadza kolejne podziały religijne. W tej sprawie zabrał głos też patriarcha Louis Rafael I i mówił o tym, że dozbrajanie takich bojówek chrześcijańskich jest niebezpieczne. Część z nich pozostaje pod wpływem różnych innych graczy politycznych i że to jest błąd, który może tylko zaognić sytuację. Panie, to chciałbym uspokoić, że nasza obecność w Iraku będzie jest uzgodniona z rządem państwa irackiego. Także żadne z tych działań, jakie będziemy podejmować, nie będzie na pewno... Ale co pan myśli o tym? Że to, co powiedzieli ci hierarchowie lokalnych kościołów, brzmi sensownie i na pewno będziemy brali pod uwagę tego rodzaju sugestie. Ale rzeczywiście no, chcemy, żeby ta nasza obecność miała taki wymiar także zrozumiały dla polskiego narodu i mi się za to przemawia, ta obrona tych mniejszości, które są... Tylko jeżeli to jest... No, jeżeli... to potencjalnie może zaszkodzić tej sytuacji, absolutnie. Wprowadzić podziały. Tutaj uspokajam, że no jednym z przesłanek jest to, żeby współdziałać w porozumieniu z państwem gospodarzem, a nie tylko z sojusznikami w ramach koalicji. Taka decyzja, jeżeli zostanie podjęta o tym, że będziemy szkolić takie bojówki chrześcijańskie, to rozumiem państwo głosicie. Ja pytam, bo jednak te głosy dla mnie są bardzo ważne, redaktor, i niepokojące. Nie wszystkie konkretne decyzje, które polegają na szkoleniu oddziałów przez wojska specjalne podlegają ogłoszeniu. Podzieliliśmy się takim jednym z pryncypiów, jakie będzie nam przyświecać. I nie wiem w tym momencie, jak będzie wyglądała polityka informacyjna odnośnie każdego konkretnego działania naszych wojsk specjalnych w Iraku. A to już na koniec, jaki jest nasz cel? To znaczy, wchodzimy do Iraku, trzymamy kciuki za to, żeby ta obecność się nie rozszerzyła, bo bywała taka logika, że tych wojsk trzeba było coraz więcej, ale też z drugiej strony istnieje obawa, że wejdziemy i wyjdziemy, tak jak było to po poprzedniej wojnie i mamy zamach w Bagdadzie, 250 osób zginęło w niedzielę. Więc jaki jest nasz cel w Iraku? Pani redaktor, Polska ma wiele celów. Chcemy oczywiście współkształtować tę sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. To jest ważny region. Jedną choćby z przesłanek naszego udziału jest choćby fakt, żeby rozwiązanie polityczne, do którego dojdzie, nie odbyło się kosztem tych różnych ważnych grup typu społeczności chrześcijańskich, które tam istnieją od setek lat. Dzięki tej obecności będziemy również mogli być przy tym stole. Jeśli chodzi o pani troskę, o to, żebyśmy nie pozostali za długo, chciałem powiedzieć, że... Żebyśmy wiedzieli, po co tam idziemy i jaki jest moment, w którym należy wyjść. Absolutnie. Znaczy, decyzja jest na razie na pół roku. Poza tym charakter tego kontyngentu jest lekki i mobilny. Można go dosyć szybko...
tak jak powiedziałem, jest to jeden z celów, o którym powiedziałem. Oczywiście, nie no, przestań, sobie za cel naszukiwanie całej mapy Bliskiego Wschodu, jak to powinno wyglądać, ale trzeba być też realistycznym. Chcemy to współkształtować w imię pewnej interesów Rzeczypospolitej, ale także pewnej sprawiedliwości, którą chcemy realizować. A na końcu chciałem też zasugerować, żeby to pytanie skierowała pani również do pana byłego ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny, który w styczniu 2015 obiecał udział naszych wojsk w Iraku, czy na Bliskim Wschodzie sekretarzowi stanu Keremu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski był państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Świeco podgląd. Wieczór Radia Tok FM. Jej życie to przepis na zostanie ikoną. Piekielnie zdolna pisarka i fotografka, odważna podróżniczka o nie dającej o sobie zapomnieć androgenicznej urodzie, nieszczęśliwie zakochana w Erice Mann. Nie słyszeliście o Anne-Marie Schwarzenbach? Pora to nadrobić. Słuchając dzisiejszego wieczoru Radia Tok FM, wieczór zaczynamy po 21.20. Karolina Głowacka, zapraszam. Reklama. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego o zespole niespokojnych nóg. Restonum. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla twojej firmy. Sprawdź na mBank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 1 do 31 lipca. Szczegóły i regulamin na mBank.pl/firma. mBank. Ikona mobilności. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Doskonała na każdą okazję. Stworzona wprost dla ciebie. Już teraz w Lidlu. Nowa kolekcja mody damskiej. A w niej między innymi twoje ulubione, wygodne, dopasowujące się do serwetki czy jeansy z denimu. Jedynie 29,99 za parę. 29,99. Bluzki w wielu fasonach i kolorach lata już od 22,99 za sztukę. Bluzki nawet 22,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nieprzyjemne odczucia kojarzone z wątrobą często związane są z układem żółciowym, na który oprócz wątroby składa się woreczek żółciowy. Suplement diety Altra zawiera aż 7 składników, w tym chlorelle, która wspiera pracę zarówno wątroby, jak i woreczka żółciowego. Altra. W aptekach za mniej niż 9 zł. Rowery i mechaniczne deskorolki? Są. Gdzie? W loterii familijnych. Weź udział w loterii weekendowe nagradzanie. Wygrywaj rowery, mechaniczne deskorolki i bony zakupowe. Szukaj kodów pod naklejką. Szczegóły na familijne.pl. Familijne. Wesoła z nas paczka. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Trybenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
15.40. Adam Ozga, zapraszam. W NATO potrzebujemy nie tylko braterstwa broni, ale również braterstwa wizji, wartości i zasad, napisał prezydent Andrzej Duda w liście do czołowych think tanków z okazji rozpoczynającego się jutro szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. A właśnie w tej chwili prezydent uczestniczy w konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Andrzej Duda podkreśla, że NATO zawsze było sojuszem defensywnym, nigdy agresorem i wciąż obowiązuje w nim zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A więcej o rozpoczynającym się jutro szczycie w Warszawie, na którym zapaść ma m.in. decyzja o wzmocnieniu tzw. wschodniej flanki sojuszu, już za chwilę w programie Światopodgląd. Tym razem gościem Agnieszki Lichnerowicz będzie Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Studiów nad Polityką Zagraniczną. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał uchwalone niedawno przez parlament ustawy zaostrzające kary za ekstremizm i terroryzm, krytykowane ze względu na wymogi przechowywania informacji nałożone na operatorów sieci komórkowych i internetu. Dane o połączeniach operatorzy będą musieli przechowywać przez 3 lata, natomiast treść rozmów i korespondencji przez 0,5 roku. Wymogi te będą dotyczyć też komunikatorów internetowych i portali społecznościowych. Jednak termin przechowywania skrócono w ich wypadku z 3 lat do 1 roku. W aglomeracji Warszawy imigranci zarabiają miesięcznie około 1/3 mniej niż polscy pracownicy. Ale różnica dotycząca stawki godzinowej jest jeszcze większa, bo imigranci, jak wynika z opublikowanego raportu NBP, pracują zwykle więcej godzin niż Polacy. Poznań po raz 4 sfinansuje mieszkańcom kursy oszczędnej jazdy samochodem. 200 kierowców dowie się w trakcie wakacji, jak ekonomiczniej, bezpieczniej i w sposób bardziej przyjazny środowisku jeździć autem. Kierowca po kursie może jeździć dynamiczniej niż wcześniej, jednocześnie wie, jak używać pojazdu, by auto spalało nawet 20% mniej paliwa i wolniej się zużywało. Żeby zapisać się na kursy, nie trzeba mieć własnego samochodu. Szczegóły na stronie Poznańskiego Urzędu Miasta. A kolejne informacje TOK FM już o godzinie 16. Pogoda. Nocą na północy może przelotnie padać deszcz, w pozostałych regionach bez opadów, a na termometrach od 7 stopni w górach do 15 nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, państwa i moim gościem jest teraz Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tak pozwolę sobie luźno przetłumaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczyt NATO w Warszawie jutro się rozpoczyna. Pan jest w Warszawie, zazwyczaj jest pan w Oslo, więc rozumiem, że będzie pan tam wszystko obserwował i oglądał. Czy to jest ekscytujący rzeczywiście szczyt, bo polskie władze naturalnie, bo gościmy w Warszawie ten szczyt, no wokół tego robią ogromny szum. I jak to z zewnątrz trochę z pewnej odległości wygląda? Szczyt jest ważny, ponieważ odbywa się w określonej sytuacji politycznej, geopolitycznej, geograficznej i w związku z tym jest oczywiście ważny z polskiego punktu widzenia, ponieważ zostaną podjęte na nim pewne decyzje, które będą dotyczyły bezpośrednio formy i kształtu polskiego członkostwa w sojuszu, ale jest oczywiście też w pewnym sensie rutynowe spotkanie przywódców państw członkowskich NATO, które odbywają się regularnie, na których dyskutuje się najważniejsze problemy, które pojawiły się od poprzedniego takiego spotkania. W związku z tym jest tutaj ten element nowości i pewnej rutyny. A dla na przykład Norwegów, pytam pana, bo z tej perspektywy trochę pan patrzy na świat, co jest najważniejsze. Dla Norwegów szczyt ma szereg wymiarów. Jednym z wymiarów jest oczywiście to, że sekretarzem generalnym jest były premier norweski Jens Stoltenberg, który, że tak powiem, objął to stanowisko w sytuacji bardzo trudnej. Wygląda na to, że wywiązuje się ze swoich obowiązków w miarę sprawnie. Drugim wątkiem oczywiście, który jest bardzo ważny z punktu widzenia Norwegii, to jest reakcja sojuszu na to, co się dzieje w Europie Wschodniej, konkretnie na Ukrainie. Norwegia, podobnie jak Polska, ma około 200-kilometrową granicę z Rosją. Rosja, rola Rosji została w debacie norweskiej w zasadniczy sposób przedefiniowana w ciągu ostatnich 2 lat. W związku z tym oczekuje się, że szczyt podejmie decyzje, które będą miały też bezpośrednie znaczenie dla Norwegii. Z punktu widzenia Norwegii jest jednak też pewne zaniepokojenie tym, że sojusz bardzo dużo uwagi zwraca na to, co dzieje się na wschodzie Europy, natomiast w mniejszym stopniu zainteresowany północą, która z racji geografii norweskiej jest z punktu widzenia Norwegii bardzo ważna. Nie tylko z punktu widzenia Norwegii, ponieważ w
przypadku jakiegokolwiek napięcia między Rosją a Zachodem, te obszary, zwłaszcza szlaki morskie, stały się bardzo ważne ze strategicznego punktu widzenia, ponieważ jednym z celów sojuszu jest zapewnienie nieprzerwanej komunikacji morskiej między Stanami Zjednoczonymi a Europą w przypadku jakiegoś większego konfliktu. Pozwolę sobie wyciągnąć takiego trupa z szafy albo przełamać pewne tabu. Lubię to z pewnym niepokojem, ale kwestia atomowa w tych relacjach NATO-Rosja. Poruszył ją sekretarz generalny Jens Stoltenberg, dlatego też pozwalam sobie to zrobić. W wywiadzie dla tygodnika Die Zeit powiedział, że oczywiście jego celem byłby jest świat bez broni atomowej, jednak dopóki taka broń istnieje, to NATO pozostanie sojuszem atomowym. Ostrzegł przed obniżeniem progu użycia broni jądrowej. Jakby pan opisał to zagrożenie atomowe dziś, bo to brzmi tak strasznie, że ja się boję o tym mówić, żeby słuchaczy też nie straszyć, żeby, no ale z drugiej strony Rosja sięga po ten argument, czy po tego straszaka. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpiła swego rodzaju zmiana w sytuacji strategicznej. O ile w okresie zimnej wojny Rosja, czy wtedy ten pakt warszawski, Sojusz Warszawski, zdecydowanie miał przewagę w zbrojeniach konwencjonalnych. No, mówimy tutaj o sytuacji, gdzie to było na przykład 60 tysięcy czołgów, które miały ruszyć na zachód i tak dalej, i tak dalej. Wtedy w tej strategii sojuszu pojawił się ten wątek, że trzeba będzie być może użyć broni atomowej w celu powstrzymania tej inwazji. Obecnie sytuacja jest diametralnie różna. Wszelkie parametry wskazują na to, że w techniczno-strategicznym w sensie Rosja jest tym słabszym przeciwnikiem. Ma gorszy sprzęt wojskowy, natomiast ma rzeczywiście tą ekstra polisę ubezpieczeniową w postaci swoich środków nuklearnych. I na dodatek Rosjanie obecny konflikt z Zachodem przedstawiają bardziej jako konflikt woli politycznej niż konflikt zasobów strategicznych. I tutaj co oczywiście to, co to znaczy? To znaczy, że uważają, że Zachód ma przewagę strategiczną, techniczną, natomiast jest brak jedności Zachodu, jest brak woli użycia środków militarnych do osiągania celów politycznych, natomiast Rosjanie mają tą wolę i mają też dużo większe zdolności użycia środków. Natomiast z punktu widzenia tej doktryny